Bardzo ważne słowo, ponieważ trwacie tutaj na modlitwie, na klęczkach. Niektórzy także z was zauważyłem, że i krzyżem modlili się tutaj przed Jezusem, leżąc krzyżem, modlili się do Jezusa w wiadomych sobie sprawach. Chciałbym was najpierw bardzo serdecznie pozdrowić i cieszę się znowu, że mogę znowu z wami się spotkać. Tamto spotkanie przed rokiem jest obecne w mojej pamięci i nie mówię, że bardzo często, ale od czasu do czasu, kiedy wizytuję nasze parafie, spotykam się z rozmaitymi grupami wiernych, mówię o was. Mówię o waszym doświadczeniu wiary, o waszym oddaniu się Matce Bożej, o waszej różańcowej modlitwie, o waszym świadectwie wielkiej wiary. Kiedy wsłuchiwałem się w słowa wypowiedziane przez księdza prowadzącego adorację, a zanim głośno, zdecydowanie wypowiadaliście te słowa, to zrodziła się we mnie taka refleksja, jak wielkie jesteście i mocnej wiary, skoro w tak zdecydowany sposób Panu Bogu obiecaliście wiele wyrzeczeń, które z pewnością takimi są wyrzeczeniami, które wasze życie jeszcze bardziej ulepszą i spowodują, że będziecie się Matce Bożej jeszcze bardziej podobali od wnętrza. Ale właśnie, wiara jest taką rzeczywistością, która jest rzeczywistością dynamiczną, żywą. Jeśli się nie rozwija, to znaczy maleje. W związku z tym o naszą wiarę powinniśmy ciągle się troszczyć, by ona wzrastała. Właśnie dzisiaj odbywa się kolejna sesja naszego synodu duszpasterskiego i między innymi wczytujemy się Ojca Świętego Franciszka, jego dokument skierowany do całego kościoła Amoris Laetitia. I tam jest jeden taki bardzo ważny punkt, który był przedmiotem także naszej osobistej refleksji. Jak to jest ważne, żeby młodzi i nie tylko młodzi ludzie, ci wszyscy, którzy przynależą do Chrystusowego Kościoła, wzrastali w wierze. Ciągle wzrastali w wierze. Aby mogli tego doświadczyć, potrzebni są kapłani, którzy na tych drogach wzrastania w wierze będą wam pomagać. Kiedy sprawowałem dzisiaj w naszej kaplicy seminaryjnej mszę świętą, a uczestniczyli w niej także i kapłani, ojcowie synodu, wypowiedziałem takie zdanie. Sami musimy wzrastać w wierze, żeby innym w tym pomagać. Bo innym nie damy tego, czego sami posiadamy. Dlatego mówiąc o wzrastaniu w wierze, powinniśmy myśleć także i my, tutaj zebrani kapłani. I myślę, że takich kapłanów macie przy sobie. Jesteście w Szkole Maryi. W szkole tej, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Jest to bardzo prosta, pewna droga wzrastania w wierze. Idźcie dalej tą drogą. Szczęść Boże. Zapraszam serdecznie. Ta parafia, chociaż nie jest tak bardzo starą parafią, pośród nas jest ksiądz prawat, który jest budowniczym tej parafii i jej przewodzi przez wiele, wiele, wiele długich lat.
Ta parafia różne przeżywała spotkania modlitewne, ale chyba takie spotkanie jest pierwsze w historii. To cała parafia chyba na to będzie o tym wspominać. Piękne świadectwo waszej wiary. Ja bym powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, trzymać tak dalej. Więc trzymajcie tak dalej. Chętnie jeszcze z wami bym pozostał, ale o 18 godzinie muszę być na bałutach. To jest z Łodzi, to mniej więcej wie, gdzie są bałuty w naszym mieście i tam mam mszę świętą odpustową ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej. Muszę powiedzieć, że zapewnić was, że podczas tej mszy świętej też o świadectwie waszej wiary powiem, bo naszemu miastu, naszej archidiecezji takie męskie, zdecydowane świadectwo wiary jest ogromnie, ogromnie potrzebne. I ostatnia sprawa, ale to sprawa do księdza Przemka, ale chcę to opowiedzieć w jego waszej obecności. Księże Przemku, jeśli następna będzie tego typu tutaj spotkanie w archidiecezji, to proszę mi to z takim wyprzedzeniem powiedzieć, że ja mógł sobie termin cały dzień nawet zarezerwować na to spotkanie. Dobrze? Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże.